Witam bardzo serdecznie wszystkich uczestników Międzynarodowego Konkursu Plastycznego pod tytułem Radości i Boleści Świętego Józefa. Z ogromną radością w imieniu całej naszej szkolnej społeczności, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie, pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w nasz konkurs. Jest nam ogromnie miło, czujemy się wzruszeni i zaszczyceni, iż nasz konkurs cieszył się tak bardzo dużym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy około 1200 prac, które zostały nadesłane z wielu różnych, nawet tych najdalszych zakątków świata. Utwierdziło nas to w przekonaniu, że nawet pomimo dzielącej nas ogromnej odległości, udało nam się stworzyć wspólnotę. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do organizacji tego konkursu. Serdecznie dziękuję wszystkim naszym partnerom. Bardzo dziękuję wszystkim naszym darczyńcom i sponsorom. Jest nam ogromnie miło, iż patronat nad naszym konkursem objął ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, pan Janusz Kotański oraz zachodniopomorski kurator oświaty, pani Magdalena Zarębska-Kulesza, a także jego ekscelencja, ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga. Wszystkim za wszystko dziękujemy z całego serca, jednak największe podziękowania pragnę złożyć wam, moi drodzy uczestnicy naszego konkursu, bo bez was ten konkurs nie mógłby się odbyć. Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom nagrodzonym. Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom, które nadesłały wspaniałe, niezwykłe, piękne prace. Pozdrawiamy was bardzo cieplutko z dalekiego Wolina i życzymy wam wszystkiego dobrego. Niech święty Józef, który jest opiekunem Bożej rodziny, opiekuje się wami każdego dnia.